zabawki. Co? Przyniosłeś tu? I co byś chciał ode mnie? Co ty byś chciał, myszko? Co by ta moja myszka chciała? Jedziesz zaraz do babci. No. Z panem. Mhm. I co ty robisz z moim turbanem, co? No. No właśnie. No i co? Aha, zabawa. Dawaj, ko. Dawaj. Świże ty. Jesteś wariatem. I co teraz? Co byś ty chciał ode mnie? Świrusku mały. Ojejku, jejku. Dzień dobry, kochani. Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie stoicie na takiej aranżacji z pudełka i trzech książek. Musiałam zrobić sobie taki swój statyw, dlatego że wzięłam sobie lusterko. Do kuchni wzięłam sobie kosmetyki i będę robić sobie makijaż. Słuchajcie, mam jedną taką fajną rzecz nową, którą chciałabym się przetestować i jest to rozświetlacz na mokro z paezem. I jest to rozświetlacz Glow Kissed 01. Ale wiecie co? Ja tak zaczęłam z grubej rury. Tak? Znów mnie nie było. Znów mnie nie było. Wcale nie mam wyrzutu sumienia. Nie zrozumcie mnie źle, ale przez ostatnie 9 dni w moim domu mieszkał przystojniak. Taki, wiecie, 1,65 m mniejszy ode mnie. 36 lat młodszy ode mnie. I przeuroczy i przesłodki. Słuchajcie, był u mnie brat z żoną przez te kilka ostatnich dni wraz ze swoim cudownym 2,5-miesięcznym syneczkiem Natasiem. I ja się tym dzieckiem nie mogłam, słuchajcie, nacieszyć, dlatego też, że oni na co dzień mieszkają w Anglii. I mamy bardzo mało okazji do tego, żeby spędzać ze sobą czas, dlatego chcieliśmy wycisnąć, wiecie, ten czas jak cytrynę i chciałam spędzić faktycznie ten czas tylko z nimi. Nie myślałam o niczym, tak jakby poza tym skupiłam się na byciu tu i teraz bardzo mocno i to był cudowny czas, te ostatnie 9 dni. Niestety pojechali dalej, pojechali do rodziny żony mojego brata i potem za jakiś tydzień będą wracać z powrotem do Anglii. Więc no, zrozumcie, są rzeczy ważne i ważniejsze w życiu, a ten maluch skradł po prostu moje serce. Był taki przekochany, no ale wszystko co dobre, jak to mówią, szybko się kończy, no i wrócili. Wczoraj cały dzień spędziłam na sprzątaniu, a dzisiaj mam taki dzień, słuchajcie, dla siebie. Taki nawet bez Franka. Franek zaraz tutaj przed chwilą wojował. W ogóle nie. O, leży pode mną. Leży pode mną. Dzisiaj mam dzień dla siebie i mam zamiar go spędzić tak, jak chcę. Mam w planie kilka punktów. Zaczynam właśnie od zrobienia sobie fajnego makijażu. Mam zamiar pójść po kwiaty na balkon, dlatego że jak ostatnio widzieliście, wykopałam z tych takich białych doniczek bratki, które padły i chciałabym tam coś wsadzić, więc idę się rozejrzeć za czymś fajnym. No i zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Słuchajcie, zobaczymy. Tak, ale mam ochotę, słuchajcie, spędzić go tak na totalnym luzie. No, naprawdę. Zrobić kilka rzeczy dla siebie dzisiaj, których ostatnio nie miałam albo czasu, albo okazji zrobić. Więc na pewno tak. Zabieram się za makijaż, słuchajcie, bo tu gadu. Ja nie wiem, czy wy lubicie, jak ja tak gadam bez ustanku. Kiedyś, jak pamiętam, robiłam taki właśnie makijaż na wizji, że tak powiem, to ten film wcale nie cieszył się jakąś taką wielką popularnością, więc ja nie wiem, czy wy lubicie, czy wy nie lubicie.
dajcie znać. Ja sobie tutaj powyciągam wszystko, czego używam ostatnio, żeby tutaj nie grzebać i nie szukać. Dobra, chyba wszystko mam. Kurczę, mam to pomalować sobie oko, ale nie wiem. Zobaczymy. Słuchajcie, ja mam na twarzy już krem pod oczy, krem z filtrem. I nie wiem, czy widzicie, ale ja sobie wczoraj założyłam te kropelki z Daxa na noc, te samoopalające. I powiem Wam, że faktycznie widać różnicę, zwłaszcza tutaj przy linii włosów, faktycznie widać, że ta buzia jest opalona. Bo ja nie opalam w ogóle buzi, a jednak widać, słuchajcie, że jest taka muśnięta słoneczkiem. Wczoraj również smarowałam się samoopalaczem i plecy mam mocniej opalone niż przód. Nie wiem, jak do tego doszło. Mój mąż się przyłożył, żeby posmarować mi dobrze plecy. Po prostu. Słuchajcie, ja ostatnio zaczęłam swój makijaż od bardzo fajnej rzeczy, którą Wam na pewno polecę, bo już to przetestowałam. Kupiłam to stosunkowo niedawno, ale jestem zachwycona tym produktem, dlatego że ja go używam nawet, słuchajcie, kiedy nie maluję się, a chcę, żeby ta moja skóra wyglądała na taką świeżą, wypoczętą. I to jest ten rozświetlacz do twarzy i ciała z AA Wings. I to jest Power of Glow. Ja mam w kolorze Fancy Glam. To jest ten jaśniejszy kolor. I on jest przecudny. On robi taką robotę. Ja sobie tu przygotowałam chusteczkę, żeby sobie palce potem powycierać. Ale ja Wam pokażę, gdzie ja go nakładam. I nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, jak to fajnie wygląda. Także zaczynamy. Ja sobie go, słuchajcie, nałożę palcem i ja go nakładam w kilku miejscach. O, tak sobie go nabieram troszeczkę na palec i smaruję go tu, tu i końcówkę sobie smaruję tu i czasem ewentualnie dodaję troszeczkę na brodę. Wziąłem sobie troszeczkę za mało, słuchajcie. Ja lubię, słuchajcie, ostatnio taki bardzo rozświetlony ten makijaż. Przestałam używać w okresie letnim pudru, chyba że gdzieś wiem, że muszę wyjść i to musi się trzymać dłużej. To wtedy tak, ale w ogóle mnie tak tutaj coś wysypało. Nie mam pojęcia od czego. Troszkę podejrzewam ten róż, który kupiłam ostatnio, słuchajcie, też z AA, ale muszę faktycznie to przyobserwować. Czy to faktycznie to może mnie zapychać? No bo to jest akurat w takim miejscu, gdzie właśnie używam od jakiegoś czasu ten róż na mokro. I to była jedyna rzecz, którą właśnie w tej okolicy używam nową. Więc, no, o, tu przesadziłam, o, wybabrałam sobie już dwie ręce. A wiecie, z tym rozświetlaczem trzeba uważać, dlatego żeby sobie po prostu nie pobrudzić potem wszystkich kosmetyków. Nie wiem, czy Wy widzicie, słuchajcie, jak to wygląda. Jak to się pięknie, wiecie, to jest taka tafla świetlista i to przepięknie również wygląda, słuchajcie, na dekoldzie. Ja wycieram paluchy i ja to właśnie nakładam, słuchajcie, pod podkład, żeby ta skóra, jak będzie sobie pracowała przez cały dzień, to żeby to wszystko tak ładnie potem się przenikało. Podkładu ostatnio cały czas używam tego z Eveline, takiego na co dzień. I on mi pasuje, słuchajcie. Ja mam go w kolorze 12, Light Natural. I to jest właśnie ten podkład. Chciałabym ostatnio, w najbliższym czasie coś zmienić. Jeżeli ten mi się wykończy, to chciałabym spróbować czegoś innego. Dlatego, że ostatnio bardzo lubię wychodzić ze strefy komfortu. Nie wiem jak Wy, ale mi to sprawia ostatnio bardzo dużą frajdę. W swoim życiu ostatnio podjęłam dużo decyzji, które bardzo, ale to bardzo spowodowały, że musiałam wyjść ze swojej strefy komfortu. Jestem z tego powodu bardzo podekscytowana, chyba za dużo podkładu, ale tak jak gadam, to słuchajcie, skupiam się na czymś innym. Dobra, wbijamy sobie podkładzik. Ja lubię sobie podkład właśnie wbijać gąbeczką. Nie przepadam za aplikacją pędzlem. Pamiętajcie też właśnie tutaj troszkę o uszach. I ja, słuchajcie, przestałam nakładać podkład, jak zakładam podkład, to omijam teraz okolicę dolną oka. Dlatego, że ja zawsze tutaj ładowałam i podkład, i korektor,
I potem jeszcze puder, słuchajcie, sypki. I to nie robiło dobrej roboty, słuchajcie, bo ja mam tutaj taką bardzo delikatną, wrażliwą skórę pod tym okiem. Cieniutką jak pergamin. W dodatku, wiecie, moja twarz jest troszeczkę... No ta skóra pozostawia wiele do życzenia, słuchajcie. A to dlatego, że ja jako nastolatka kochałam solarium. Ja byłam uzależniona od solarium. Ja byłam codziennie w solarium. I teraz bardzo proszę bez hejtu, bo no wiecie, jak się jest młodym, to się jest głupim. Ja miałam 16 lat, no i byłam, słuchajcie, stałym klientem w solarium i ja spędzałam codziennie, no przynajmniej tak 5 razy w tygodniu, na solarium. 20 minut, słuchajcie. Aż musiałam przełknąć ślinę, bo to aż dla mnie za dużo teraz, jak o tym pomyślę. No ale... Franek! Franek, w ogóle, zbaczając tematu, Franek się zrobił ostatnio po tej chorobie strasznie szczekliwy. Ale to tak strasznie szczekliwy, że jak tylko ktoś wychodzi z mieszkania, szczeka. Wchodzi do mieszkania, szczeka. Otwieram drzwi na balkon, on szczeka. Zamykam drzwi na balkon, on szczeka. Mam wrażenie, że on po prostu szczeka ostatnio cały czas. Ja bardzo nie lubię szczekania. Mam psa, nie lubię szczekania. Wiem, trzeba się było wcześniej zastanowić, ale Franek nie był jakimś szczekliwym psem i to po prostu ostatnio mu się jakoś tak stało. Mam nadzieję, że mu przejdzie. On ma takie czasem fazy na coś, to mu przechodzi, więc mam nadzieję, że to słuchajcie, szybko minie. Dobra, wracając do tematu mojej skóry. To tak, byłam fanką solarium. I wiecie, do takiego stopnia, że potrafiłam chodzić do solarium i codziennie po 20 minut i wydawało mi się, że jestem cały czas blada. I dopiero, słuchajcie, uświadomiło mi to, w jakim jestem błędzie to, jak zrobiliśmy w liceum sobie wspólne zdjęcie z kolegami i koleżankami z klasy. I ja po prostu przy nich wyglądałam jak murzyn. Dosłownie jak murzyn. No i wtedy faktycznie zobaczyłam, że jednak jestem opalona. Ale potem jeszcze chodziłam do tego solarium. Pamiętam, że raz pani nie uprzedziła mnie, słuchajcie, że wymienili lampy. I chodziłam na takie solarium, gdzie te lampy były takie, wiecie, no takie słabe, takie faktycznie do wymiany, nie? No i ja sobie poszłam, ja tam chodziłam na 15 minut. To już było po tym takim okresie mojego największego szaleństwa solariowego. I słuchajcie, pani mnie nie uprzedziła, że wymienili lampy. I ja poszłam na 15 minut na te nowe lampy. I ja byłam poparzona. Ja wyglądałam jak dinozaur. Ja nie mogłam założyć biustonosza. Ja nie, skóra z twarzy zeszła mi chyba tak jakby cała, bo to był jeden wielki dinozaur. Nie było mowy przez miesiąc o makijażu, o czymkolwiek. Ja po prostu zostałam poparzona. I stąd właśnie zostały mi bardzo tutaj właśnie po tym jednym razie największym bardzo duże przebarwienia właśnie na dekoldzie. No i słuchajcie, moja twarz, moja skóra na twarzy nie jest, słuchajcie, w super kondycji. Ja teraz o nią dbam oczywiście, wiecie, ale no takich rzeczy sprzed tylu lat, jeżeli przez tyle lat się też nic z tym nie robiło, no to nie ma cudów. Nie ma cudów, nie ma cudów. Także trzeba zaakceptować to swoje doświadczenie. Nie wiem, czy teraz dużo ludzi korzysta z solarium już od swojego ślubu. 6 lat temu byłam ostatnio, tak wiecie, żeby się, bo to był maj, więc tak chciałam się troszeczkę podkolorować. I poszłam ze 2 razy, ale tam tego czasu nie było. Nie, jestem grzeczną dziewczynką już. Dobra, słuchajcie. Otwarłam sobie ten rozświetlacz z PS-em. On wygląda w środku tak. I czekajcie, nie wiem jak go nabrać. Ja ostatnio, ktoś mówił, że lepiej nałożyć pierwszy kremowy rozświetlacz i na to róż, niż odwrotnie, bo czasem ten rozświetlacz daje kolor i trochę tak, wiecie, łagodzi ten róż. A ja nie lubię łagodzić różu, ja bardzo lubię róż, więc słuchajcie, chyba sobie go... nie wiem jak go nałożyć, mam długie paznokcie, a on jest taki w konsystencji mięciutki, no ale dobra, to ja go chyba sobie rozłożę tutaj. Słuchajcie, palcem. Zacznę od tego policzka. Ojej, jak on ładnie pachnie, słuchajcie.
Naprawdę? Wakacjami pachnie, słuchajcie. Ja sobie tego jeszcze tak podkładam, bo ja lubię błysk. Co mi tam? A co mi tam? Słuchajcie, jeszcze chciałam kupić z tej samej kolekcji. Wyszły bronzery i róże. Różu nie kupiłam, dlatego że ja ostatnio jestem zachwycona tym różem z AA. I ja mam go w kolorze Cool Pink i go bardzo lubię, więc go na razie nie będę wymieniać, no bo mi się świetnie sprawdza. Ale chciałabym jeszcze, słuchajcie, kupić sobie bronzer i też właśnie ten z Paezy widziałam, że jest w dwóch odcieniach. Jest taki zimny i cieplejszy. Ja ostatnio byłam w drogerii i były te produkty, ale był tylko ten zimny. Ja stwierdziłam, że go nie będę brać. Bo ja jednak lubię te cieplejsze odcienie. No i sobie poczekam, aż się pojawi znów. Więc na razie używam tylko i wyłącznie, słuchajcie, tego. Nie wiem, czy wy to widzicie w ogóle? Czy widać, czy nie widać? Nie wiem, czy widać. Dajcie znać, potem sprawdzę, czy widać, czy nie widać. Natomiast. No, ojej, ale się zawiesiłam, słuchajcie, bo sobie teraz pomyślałam, gdzie ty dajesz rozświetlacz, jak ty nie dajesz jeszcze podkładu. Przecież dałam podkład. No, ale tak to jest, jak się po prostu nie skupiam bardziej na tym, tylko na tym, żeby do was mówić. No, fajnie, włosy troszkę przeschną, będzie mniej suszenia. No dobra, rozświetlacz mamy. Ten efekt na czole, słuchajcie, bardzo mi się podoba, tego AA rozświetlacza pod podkładem. Wygląda bardzo fajnie, bo jednak... A ten też wygląda bardzo fajnie. Dobra, przechodzimy do różu. Nie gadaj tyle, tylko rób. Dobra, ja sobie nakładam, słuchajcie, tak dosłownie na paluszek, dlatego że on jest bardzo mocno napigmentowany. Uprzedzam. I ja sobie go wklepuję gąbeczką. Tyłem gąbeczki tutaj. Sru. Tak, wyjeżdżam tutaj sobie na górę troszeczkę i on jest taki bardzo ładny, świeżutki, ale też zaznaczam, że dość mocno właśnie napigmentowany, więc trzeba z nim troszeczkę uważać, troszeczkę na nosek, troszeczkę tu, okej, jest nice, dobra, wycieramy palucha. Druga kropeczka, lecimy z drugim polikiem. O, chyba tu dałam więcej niż tu. Wiecie, co ja też zauważyłam? Ja nie nakładam od razu na jeden i drugi policzek i czekam, dlatego że on troszkę zastyga. On dosyć szybko sobie zastyga i potem trzeba mocno pracować, żeby go wklepać. Ale... O, wcale nie dałam więcej, chociaż nie wiem, czy to nie światło. Fajnie, dałam się. No nic. A nie wiem teraz, czy na tym jest więcej. A dobra, nie będziemy sobie żałować, nie? Nie żałujemy. No dobra. Faktycznie, słuchajcie, dobrze to wygląda na tym rozświetlaczu. Dobrze to wygląda na tym rozświetlaczu. Oczko troszeczkę tutaj dziobniemy. Ja go ostatnio, słuchajcie, też nałożyłam sobie na usta. Ale powiem wam tak, kolor super, natomiast po jakimś czasie czułam takie wysuszenie i na ustach on w ogóle nie ma jakoś, nie ma zapachu, ale na ustach zrobił się taki nieprzyjemny w smaku, więc stwierdziłam, że go nie będę na usta nakładać, więc niech on sobie spełnia swoją rolę różu, tak jak ma spełniać i to wystarczy, nie? No i słuchajcie, pora na bronzer. Jestem naprawdę na kupnie teraz tego bronzera, dlatego że ten taki fajny masełkowy to mi się skończył. No i został mi tylko ten i to jest ten taki paletka do konturowania z Rimmela o nazwie Kate i ja mam go w kolorze 001 Golden Sands. Nie lubię z niego rozświetlacza, róż jest całkiem spoko, bronzer jest bardzo fajny. Ale właśnie tak jak mówię, chciałabym bardzo przejść na te bronzery w kremie.
No i słuchajcie, jeżeli chodzi o bronzer, jeżeli chodzi o bronzer taki w kamieniu, no to marzy mi się ostatnio Charlotte Tilbury. Nie wiem, czy widzieliście, w kolorze medium, bardzo ładny kolor. No i może sobie za jakąś chwilę zainwestuję. Kto to wie, kto to wie. Natomiast na razie posiłkuję się jeszcze tym, co mam. Ja też nie mam tych kosmetyków jakoś specjalnie dużo, bo ja jak się do czegoś przyzwyczaję, to ja to używam cały czas. Znaczy, mam taki osobny jeszcze kufer z kosmetykami, właśnie po którego sięgam bardzo, bardzo rzadko, bo w większości używam właśnie tego, co mam pod ręką, bo lubię. No i tak. Słuchajcie, tutaj jeszcze troszeczkę czułko. Zauważyłam, że jeżeli właśnie nie używam pudru, na który używam bronzer w kamieniu, to nie mogę trzeć, wiecie, nie można sobie tego trzeć, bo sobie zdzierasz podkład, tylko tak bardziej na zasadzie wklepania tego produktu niż tarcia, nie? O, tu się coś zrobiło ostatnio, spuchłam troszeczkę, słuchajcie, o, puchlizna po rzeczach, których ja akurat nie powinnam unikać. Nie, że mam zapewnione, ale powinnam unikać ze względu na jakieś takie swoje właśnie przypadłości. No ale co wam powiem? Jest jak jest, nie? No dobra, mamy to. Właśnie się tak zastanawiam, co z tym okiem. Czy ja bym chciała zrobić to dzisiaj oko? Ja was tutaj nie zanudzę dzisiaj. Czy ja was nie zanudzę? Aha, i skończył mi się, słuchajcie, kredka do brwi mi się skończyła. Smuteczek. Mam tylko ten żel, który wygląda po prostu niezaciekawie, bo jak wiecie, tak czasem podkład wejdzie i wygląda jak wygląda. No ale co zrobisz? No, opakowanie nie powinno być, słuchajcie, przeźroczyste. To po pierwsze, nie? To byłaby zupełnie inna sytuacja. Czekajcie, czy ja mam... Dobra, mam tu jakieś pędzelki do makijażu oka. Ja sobie może, wiecie co, pierwsze tak tutaj zrobię, o tak, i używam tutaj tego samego bronzera, co do policzków, żeby sobie tutaj tylko taką zrobić ramkę, rameczkę, przyciemnić troszkę to oko, zrobić taką, ja wiem, czego ja dzisiaj nie zrobiłam, korektora nie dołożyłam. I się dziwię, że te... Widzicie? Tak to jest. Tak to jest. No ale dobra, tego korektora już tutaj tak jakby nie... Muszę go tutaj tylko tak delikatnie. Och, jaka jest dzisiaj... Jaka jestem dzisiaj chaotyczna. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wiadomo, że już nie będę tam jechać po górze. Ja sobie teraz tego rozświetlacza nie przy... No nic, słuchajcie, no nic. Jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie. Widzicie, jak ja nie dałam tutaj korektora, dałam trochę podkładu. No mogą mi się cienie nie trzymać. O, tak zrobimy. Tutaj jeszcze dołam. Dobra, wyjdzie co wejdzie. Nie ma co się spinać, nie? Nie idę dzisiaj na jakieś żadne wielkie wyjście. Idę tylko na moje wielkie miasto. Mówicie, że idziecie na miasto czy do miasta? Znaczy, że jak jesteście w mieście, w sensie do centrum, chodzi mi o takie centrum miasta. Jak idziecie, nie wiem, na zakupy, coś załatwić, to jak mówicie, że idziecie do miasta? Do centrum? Czy jak mówicie? W ogóle wiecie, ja jestem tutaj z południa i ja to wychodzę na pole, nie? No. Także ja wychodzę na pole. No dobra. Już to dużo lepiej wygląda, słuchajcie. Mam tutaj, bardzo lubię tą paletkę. Mam tu tą paletkę taką z Eveline. I może sobie tutaj faktycznie użyjemy jakiegoś fajnego, fajnego cienia. Może byśmy poszli tutaj w to. Zobaczymy, co tutaj się da zrobić. Wiecie, to nie będzie jakiś precyzyjny makijaż. To będzie po prostu taki makijaż,
Żeby dzisiaj dobrze wyglądać po prostu. On jest bardzo podobny ten kolor do tego, co ja tutaj użyłam wcześniej. Do tego brązerka, więc jakbym ten brązerek się uparła i zostawiła sobie na całej powiece, to też byłoby ok. To też byłoby ok. Kolor jest bardzo, bardzo zbliżony. Ja sobie może go troszeczkę tutaj przyciemnię jeszcze w kąciku. Używam cały czas tego pędzla grubego, dużego, bo mówię, nie chcę być dzisiaj bardzo precyzyjna. Chcę, żeby to było bardzo takie naturalne, a żeby jednak to oko było podkreślone. No, dosyć taki ten brązik. W ogóle przekonuję się ostatnio, słuchajcie, do takich cieni w kolorze, przepraszam, lazaminę. Ale ja inaczej nie umiem. Przekonuję się, słuchajcie, do takich ciepłych ostatnio kolorów. Bo one pięknie podkreślają, słuchajcie, tęczówkę. Tak, słuchajcie, tu jeszcze sobie wykorzystamy ten jasny cień, najjaśniejszy z paletki, żeby sobie tutaj troszeczkę od środka tutaj sytuację wyczyścić. Tu byśmy sobie jeszcze wyczyścili sytuację pod brywiami. Tak. Sytuacja jest opanowana. Ja tu nie będę dzisiaj dodawała żadnego błysku, ale korci mnie, słuchajcie, użyć najciemniejszego koloru. Tak tutaj chociaż ten kącik i go tak tutaj troszeczkę. Oj, kochani, jak ja kiedyś kochałam makijaż oka. Ja miałam na tych oczach wszystko, ale ta powieka też była troszkę inna, wiecie? Teraz to już widzę, że ona jest taka, no nie taka jak 20 lat temu. No ale jak to mówią, oka nie wyjmiesz. Nie ma co tutaj narzekać, nie? Jest jak jest. No dobra, ten ciemny kolor tutaj zrobił robotę. Więc sobie go tutaj troszeczkę wtłoczę. Nie będę robić żadnej kreski. Ani nic. Tak jak mówię, ja chcę po prostu to oko dzisiaj tylko troszeczkę tak podkreślić. Nie musi to być jakiś bardzo, bardzo, bardzo mocny makijaż. Myślę, że słuchajcie, będzie to ok. Na tym poziomie, na jakim jest teraz. Tu sobie jeszcze tak troszeczkę wyciągnę ten kącik. Na górę. Alright. Dobra, mamy to. Kolejna rzecz. Nie będę tu dokładać tego takiego pudrowego rozświetlacza. Chyba nie. To nam zostało brewki. Tym swoim żelem. Podobno AA wypuściło całkiem fajny żel do brwi. Ja bym się chciała nauczyć, słuchajcie, te brwi troszeczkę na to mydełko przyklejać. Właśnie widziałam, że mydełka z Anastazji są bardzo polecane. Do nich jest od razu taki pędzelek. Więc to też ostatnio jest tam gdzieś w mojej głowie, żeby sobie coś takiego sprawić. Słuchajcie, i teraz co? Muszę sobie tu trochę rzeczy pochować, bo ja przynajmniej wtedy wiem, co mi zostało do zrobienia. Ok, czyli został mi tusz. Ja nieustannie używam tego jednego tuszu. Polubiliśmy się z tym tuszem, słuchajcie. I to jest ten tusz z Maybelline. Sky High. Oczywiście w kolorze czarnym. Wiecie, dlaczego ja nie przepadałam za tymi szczoteczkami takimi, wiecie, tymi silikonowymi. I ona tutaj niestety jest. No ale jakoś tam się przyzwyczailiśmy do tego. Jest okej. Jest okej.
Dobra. Ten tusz też jest troszeczkę już na takim wykończeniu, ale ja lubię tusz, jak jest taki, wiecie, jak nie jest taki lejący, bo ja mam wrażenie, że ja mam wtedy nad nim kontrolę. Nad tym takim świeżym, lejącym tuszem mam wrażenie, że nie mam kontroli i mnie to trochę przeraża, zwłaszcza jak sobie pomaluję ładnie oczy. No to potem, wiecie, każde takie ciapnięcie, no to... No jest problemik wtedy, nie? Nie wiem, czy wytuszuję dolne rzęsy, dlatego że ostatnio mi się wydaje, że one są takie, kurcze, rzadkie, długie. Nie wiem, czy to dobrze wygląda w moim przypadku. Są ludzie, którzy mają takie przepięknie gęste te rzęsy na dole i nie ma problemu, żeby sobie je tuszować. Natomiast ja, jak wytuszuję te dolne rzęsy, to mam takie wrażenie, że one są takie pojedyncze i długie i to nie wygląda jak takie nogi pająka troszkę. Tak. Mam takie wrażenie. Ale może to jest tylko jakieś takie moje wrażenie. I bardzo nie lubię... Muszę zacząć używać zalotki, dlatego że tutaj te rzęsy, które mam tutaj w kącikach po obu oczach, z obu oczu, po obu stronach oczu, tak strasznie opadają i to mi ciągnie oko w dół strasznie. Ja staram się tego nie malować, ale czasem tam mi się ciapnie i to oko z automatu zjeżdża w dół, więc nie lubię tego, ale może faktycznie ta zalotka jest jakimś sposobem na to. Maluję? Nie. No nie wiem, czy to był dobry pomysł. Próbuję się... Słuchajcie, próbuję wyeliminować tą minę, ale... No nie da się. Przyznać się, kto tak robi. No dobra, no. No nie wiem, czy to wygląda jakoś źle, dobrze, nie wiem. I użyjemy sobie na usta z Maybelline. Mam taki fajny błyszczyk i ja mam go w kolorze 006 Reef. I to jest ten błyszczyk. Bardzo fajny taki nudzikowy kolorek. Więc sobie troszeczkę go tutaj nałożymy. Okej, okay. Mamy to. Słuchajcie, jestem gotowa podbijać miasto. Jakie ono, jakiekolwiek by ono nie było, słuchajcie. Moje małe miasto. To będzie cudowny makijaż do tego, żeby pójść na lumpex. No taki mam dzisiaj plan. Słuchajcie, mam tak, mam ochotę odwiedzić jeden lumpex. Przynajmniej jeden. Na pewno jeden. I co? Co ja chciałam kupić? Aha, wiem. Chcę kupić, słuchajcie, płyn do pukania z tej takiej włoskiej marki, dlatego że ja znalazłam go u nas stacjonarnie. Nie muszę jechać do Deals, tylko mają tutaj dużo produktów właśnie tej marki. I kupiłam ostatnio żel pod prysznic właśnie tej marki. Nie miałam pojęcia, że oni mają też takie kosmetyki do ciała. I zaraz Wam go pokażę. Ubrałam się, ale nie wiem, czy... ciepło. Wiecie, tak niebo jest troszeczkę za chmurką, ale ciepło. Wy wiecie co, dzisiaj jest sobota, a panowie dzisiaj nie pracują. To jest mój lucky day. Dobra, lecimy. Ja się dzisiaj ubrałam bardzo letnio, mimo że słońce tak delikatnie... za chmureczką, już Wam pokażę, co ja dzisiaj na siebie założyłam. A mianowicie lniana, różowa, taka luźna koszuleczka. Jak jesteście tu ze mną dłużej, to wiecie, że kupiłam ją w lumpeksie. Może pozamykam tutaj. Mam bałagan w chacie, bo nie zdążyłam posprzątać, bo jeżeli teraz nie wyjdę,
to w moim małym miasteczku wszystko jest otwarte do 13. Ja nic nie zdążę zrobić, więc wolę posprzątać później. Także wracając do mojego outfitu, on coś tu mi się podwijało kołnierzyk. Ta koszula kosztowała mnie jakieś, nie wiem, 7-10 zł. Jest lniana. Lniane białe gatki i moje espadryle są już mega brudne, ale no tak to jest, jak się ma pieska, który po tobie skacze, nie patrząc gdzie. Dobra, jestem gotowa, biorę torebkę i lecę. A idąc na lumpeks, na który dzisiaj chcę pójść, muszę mieć ze sobą gotówkę, także zabieram gotówkę, pakuję się i ruszam. No powiem wam, że jest cieplutko, ale jak zawieje wiaterek, to jest chłodniej. Myślę, że jest w sam raz, dlatego że ja mam zamiar dzisiaj kupić też, jak, tak jak mówiłam, kwiaty na balkon. Więc pewnie wrócę obładowana, więc im będzie większy wiaterek, tym będzie przyjemniej. Ledwo żyję. Tak to jest, jak wybierasz się na piechotę i zamierzasz kupić ewentualnie jakąś szmatkę w lumpeksie, ewentualnie płyn do płukania, a kończy się tym, że wracasz z tym. A ja mam tylko dwie ręce. O, i zapomniałam wyłączyć światło, jak wychodziłam. Czasem mi się zdarza. Słuchajcie, koniecznie muszę się napić. O, dobrze, że jest szłepsik zimniutki z lodówki. Ale słuchajcie, ja dzisiaj trafiłam na takie perełki. Na takie perełki w tym lumpeksie. I wiecie co? O, nie mam szklanki. Tu kieliszek. Nie mam szklanki, tu kieliszek. Słuchajcie, ja bym się w życiu nie spodziewała, że ja dzisiaj znajdę takie rzeczy w lumpeksie. Naprawdę. Zaczynając od tego, że kupiłam przecudne spodnie, jeansy. Poczekajcie, ja muszę sobie otworzyć szłepsa. Bluzeczkę, wziąłam sukienkę. Słuchajcie, ten kombinezon też był przepiękny. Naprawdę. Wyglądało się w nim jak milion dolarów. I takie rzeczy teraz kosztują miliony monet. Słuchajcie, zjeżdżacie mi tutaj. Miliony monet! Z tymi przeszyciami białymi. Ale wiecie, to wszystko było fajnie, ale ja się czułam w nim trochę klaustrofobicznie. Na maksa klaustrofobicznie i stwierdziłam, że kosztował 47 zł minus 25%, więc pewnie by kosztował jakieś 4 dyszki. Ale myślę, że ostatecznie mogłabym w nim wyjść dwa razy i to by był koniec jego kariery w mojej szafie. A ja już teraz jednak bardziej patrzę na to, co kupuję i ile kupuję. I tak dalej, ale słuchajcie, różowa sukienka przyszła ze mną. Ja mam, zresztą zaraz wam wszystko pokażę, co kupiłam, tylko dajcie mi odsapnąć. O, niebo w gębie. Dobra, moi drodzy, pokazuję wam moje dzisiejsze łupy. Kupiłam 4 rzeczy i wszystko jest pastelowa, czyli tak jak kocham najbardziej. A może zaczniemy od tego pierwszego lumpeksu, w którym byłam i ze mną wróciła do domu ta bluzeczka. Jest to bluzeczka marki Monki. To jest taka krótka koszulka, ale urzekły mnie te właśnie tutaj takie rękawki i te przeszycia.
Ona kosztowała 25 zł minus 25%. I ta sukienka, ona kosztowała 55 zł. Nie wiem, jakaś marka In The Style. I ta sukienka jest przepiękna. Jest przepiękna ta sukienka, słuchajcie. Ona jest taka dosyć gruba. To jest bawełna. Z tym, że bawełna, góra jest bawełna, ale pod spodem niestety jest, słuchajcie, podszewka poliestrowa. Ja zobaczę, czy nie da się po prostu tej podszewki tutaj wypruć. Czy ona by bardzo prześwitywała jakby? Nie, myślę, że nie. Więc może jest szansa po prostu tą podszewkę tutaj wypruć. I może wyglądała, no byłoby dużo lepiej. Ona na plecach wygląda, tak? No i te rękawy są po prostu, ja kocham duże rękawy, kocham wielkie rękawy. No i ten kolor różowy, no jest przepiękna ta sukienka. Myślę, że będę często w niej chodzić, ale no tak jak mówię, muszę spróbować pokombinować tą podszewką, bo jeszcze lepiej by się w niej chodziło właśnie bez tej podszewki. Z tym, że ta podszewka też robi taki, wiecie, dodaje takiej ciężkości, takiej, no nie wiem, zobaczę, słuchajcie, ale jest super. I to jest rozmiar 12. Ona jest dla mnie idealna. Więc to jest pierwszy unpex. Ja właśnie za to i za tą bluzeczkę zapłaciłam 60 zł. Tak, 60 zł. A więc myślę, że to jest dobry deal. Kolejny lumpex na wagę, gdzie było wszystko. Nie, czekajcie. Kilogram 40 zł. I znalazłam, słuchajcie, w grzebaku tak zwanym. Grzebaku, bo tam jest część rzeczy na wieszakach, a większa część rzeczy jest w grzebakach, czyli w koszach i trzeba tam, wiecie, nurkować. I udało mi się w tym grzebaku znaleźć taką fajną bluzę. To jest taka cieniutka bluza. To jest jakaś XL-ka. Nie mam pojęcia, jaka to jest marka. Nie znam. I ona ma tutaj taki fajny napis. Jak widać, no, wygląda bardzo fajnie. Jest taka luźniutka. Wiecie co, myślę, że to jest bawełna, bo o, jeszcze tu ma taki, wiecie, wszyty klips. Muszę to wypróć, żeby nie pikać. No i słuchajcie, a jednak byłam w błędzie. 60% bawełna, 40% poliester. Nie powiedziałabym, myślałam, że to jest bawełna, ale i tak jest spoko. Piękny różowy kolor, ekstra. No i słuchajcie, to jak te spodnie wyglądają. Jak te spodnie, słuchajcie, wyglądają, to jest po prostu niewiarygodne. Dlatego, że ja szukałam takich spodni na siebie w Zarze i w innych, słuchajcie, sklepach, sieciówkach. Wszystko wyglądało źle. Ja wyglądałam w tym bardzo źle. Ja nie mam najmniejszych ud, więc jak ubierałam takie, wiecie, proste nogawki albo lekko szersze, to wyglądałam na 3 razy większą. A te spodnie wyglądają tak. Pięknie leżą w pasie, pięknie leżą na pupie, pięknie leżą na nogach, mają idealną długość, idealny kolor. No, słuchajcie, naprawdę, naprawdę, było warto. Mają modne kieszenie, tak jak teraz. Nie wiem, jaka to jest marka, bo tu nie ma metki. Czekajcie, zaraz tutaj poszukamy coś. Shane. No nic, zazwyczaj nie wspieram. Nie wspieram, ale to jest druga ręka, więc... Myślę, że jest okej. Nie wiedziałam, że to Shane. Nie patrzyłam na metry. No, ale naprawdę, słuchajcie, wyglądają sztos. Ale na Shane, gdybym miała zamawiać, to ja bym ich nie zamówiła. Ale że były w lumpeksie, no to w lumpeksie warto. Naprawdę, spodnie leżą. Petarda. Więc słuchajcie, udało mi się zrobić jej takie zakupy, że wow, zaraz wszystko odrywam te wszystkie ceny. Tu nie ma cen, na tych dwóch rzeczach pierwszych są ceny. I lecą do prania, suszymy i chodzimy. Bang! Dobra, a słuchajcie, jeszcze a propos dzisiejszych zakupów, to przybliżam się do Was, bo udało mi się kupić dzisiaj to, o czym mówiłam Wam rano. Czyli dzisiaj byłam drugi raz w tej samej drogerii, i dzisiaj była dostawa i były wszystkie kolory różów, rozświetlacze i te bronzerki z PSE też były. On wygląda, słuchajcie, w środku tak. Ale ładnie pachną te produkty, słuchajcie. Nie wiem, do czego mam to porównać.
O, mi tu pachnie jak lody. Naprawdę, bardzo fajnie pachną. Ja wzięłam sobie ten kolor 02. Bo 01 jest, tak jak Wam mówiłam, zimny, a ja sobie wzięłam ten cieplejszy odcień, także jutro będzie testowany, ale to jeszcze nie koniec. Słuchajcie, jak mi się ostatnio podobają te makijaże z takimi cyrkoniami na oczach, to Wy nie macie pojęcia. Wy nie macie pojęcia, jak mi się to podoba. I jak ja byłam ostatnio na warsztatach u Magdy Pieczonki, to był hit. I jak Magda przykleiła te drobiny na oko, no wyglądało to po prostu fenomenalnie. Więc ja stwierdziłam, że sobie takie kupię. Kupiłam sobie klej do rzęs, kupiłam sobie cyrkonie i będę sobie tak kleić nawet na co dzień. A co? A co? A nie można? Jak nie można, jak można. Wszystko można. Kupiłam, słuchajcie, dwa rodzaje i te są takie, nie wiem czy Wy widzicie to, one są takie, mienią się na kolorowo i one są takie troszeczkę większe i one kosztowały 5 zł i kupiłam sobie jeszcze takie mniejsze i one są typowo średnie, typowo srebrne, przepraszam, no bo niestety nie było tych takich mieniących się, ale myślę, że one będą bardzo fajnie razem wyglądały. Także, no i kupiłam właśnie ten case duo, on jest podobno najlepszy i kupiłam tą wersję białą, która się zamienia na przezroczystą, więc na pewno będziemy kleić. Także słuchajcie, to jest z takich zakupów rzeczowych, kupiłam jeszcze kwiaty, ale kwiaty Wam pokażę później i może dzisiaj będę je wsadzać, dlatego że kupiłam super tunie vista w kolorze bubblegum, oczywiście różowym, no bo jak żeby inaczej. I chcę je właśnie wsadzić i kupiłam, wiecie, one już takie były no, na granicy świeżości, powiem Wam, na granicy. I Pani mnie sprzedała za 6 zł za sztukę, wzięłam 4 sztuki. Myślę, że wystarczy, bo one się podobno mocno rozrastają. Kupiłam też do nich odżywkę. No więc będą rosły jak szalone. No ale zanim to wsadzam to do prania, ściągam pranie z balkonu, idę chwilkę może poczilować na balkonie, a potem będę robić coś do jedzonka. W ogóle miałam w planie zrobić dzisiaj, słuchajcie, takie wegańskie curry, żółte curry z ciecierzycą na mleku kokosowym, z ryżem. Taką mam ochotę, więc na pewno to będę robić, tylko nie wiem, czy właśnie będę to robić na obiad, czy dopiero na kolację. Na razie w ogóle nie jestem głodna. W ogóle nie jestem głodna, wypiłam szklankę szłebca, szklankę wody i zapchałam swój żołądek wodą i na razie nie jestem głodna, także idę prać. Miałam dzisiaj kupić taki płyn do pukania właśnie z tej firmy, ale stwierdziłam, że no nie da rady, nie zabiorę się, chcę kupić kwiaty, nie da rady. I pokazuję Wam, to jest żel pod prysznic, właśnie tej samej marki, co te płyny, które ja tak uwielbiam do pukania. I one są w różnych, o różnych zapachach. Ja sobie wzięłam właśnie ten i jest bardzo, bardzo fajny, taki na lato. Także jak szukacie, on ma też taką dość sporą pojemność, słuchajcie, 650 ml, on chyba kosztował jakieś, żeby Was nie skłamać, 15 zł, nie więcej. Więc sobie poszukajcie, bo może gdzieś znajdziecie tą markę i żel pod prysznic właśnie tej marki. Ja gorąco polecam. Przygotowałam sobie wszystkie składniki do żółtego curry, które właśnie chcę zrobić. I tak jak mówiłam, będzie to curry wegańskie z ciecierzycą. Ja tą ciecierzycę kupuję w Lidlu. Jest też cebula dymka. Ją dodam na koniec, tylko tą górę. Mam taką już nie za ciekawą paprykę, ale skroję ją do tego, niech się dusi. Żółte curry, mleko kokosowe, troszkę cukinii, dwa ząbki czosnku, troszeczkę marchewki i wszystko będę dusić ze sobą na patelni. Osobno gotuję oczywiście ryż.
kreś przygotowany, zaraz będziemy gotować wodę, oliwa się grzeje, pasta otwarta, mleczko otwarte, dymka pokrojona, warzywka pokrojona, ciecierzyce odcedzone. Ciecierzyce dam pod koniec, jak już się troszeczkę warzywa uduszą. I dzisiaj stwierdziłam, że robię na patelni, nie w garnku jak zwykle, bo mam tego niedużo i chciałabym, żeby mleko, wiecie, tak przykryło sytuację. No i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Powiem Wam, że robię pierwszy raz, pomyślałam sobie, zjadłam coś takiego, w sumie nie sprawdzałam żadnego przepisu, wszystko sobie zrobiłam, tak wiecie, na czuja, a jak wyjdzie, to się okaże. Zobaczycie sami, dam znać. No, wyszło zacnie, wygląda pysznie, pachnie pysznie, jest pikantne, ale nie za bardzo. No, jest idealne. Idealne. Pecha. No, słuchajcie, zaczęłam montować ten film i okazuje się, że mam materiału do tej pory, do tego momentu 52 minuty. I uważam, że ci, którzy tęsknili za długimi vlogami, będą usatysfakcjonowani dzisiaj. Dajcie znać, czy ten vlog Wam się podobał. Ja jeszcze mam ochotę dzisiaj sobie pomedytować, popisać sobie w swoim dzienniku, ale pozwólcie, że nie będę Was zapraszać do tej czynności, bo to będzie chwila tylko dla mnie. No i co? Włączę sobie potem jakiś film i będę czekać na moich chłopaków. Także co? Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!